Już od ponad 15 lat w zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu organizowany jest gminny konkurs Mistrz Klawiatury, którego pomysłodawczynią jest nauczycielka w tej placówce pani Jolanta Ostrowska. Konkurs polega na tym, aby w określonym czasie przepisać jak największą ilość tekstu w możliwie bezbłędny sposób. W tym roku o tytuł mistrza klawiatury walczyli uczniowie ze szkół Strzęśniewa, Różkowa I i Kościelca. Każda klasa mogła wystawić do konkursu jednego reprezentanta. Wszyscy dzielnie rywalizowali z kolegami i koleżankami w swojej kategorii wiekowej i choć niektórzy ze względu na przekroczony limit błędów zostali zdyskwalifikowani, doceniamy ich dążenie do sukcesu. Ostatecznie lista zwycięzców ukształtowała się następująco. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach zdobyli Kevin Pasternak, klasy 8, Patryk Świderski, klasy 7, Norbert Malenta, klasy 6, Antoni Grzelak, klasy 5, Piotr Pawłowski, klasy 4, Igor Woźniczko, klasy 3, Kacper Drzewiecki, klasy 2, Franciszek Mąkowski, klasy 1. Drugie miejsca zajęli Nikodem Krupiński, klasy 8, Gabriel Kowalski, klasy 7, Oskar Pasternak, klasy 6, Julia Ciesielska, klasy 5, Antoni Kostrzewa, klasy 3, Jakub Kubasik, klasy 2 i Piotr Szanowski, klasy 1. Trzecie miejsca zajęli Tobiasz Frel, klasy 8, Szymon Strzeliński, klasy 7, Adam Kędzierski, klasy 6, Nikola Pawlak, klasy 5, Michał Biliński, klasy 3, Mikołaj Kujawa, klasy 2, Wiktor Brzeziński, klasy 1. Zwycięzcom gratulujemy.